świeże, kruche, aromatyczne. Znikają, zanim zdążą całkiem ostygnąć. Ciasteczka z dużą ilością orzechów włoskich potrafią uzależnić i z pewnością zachwycą wszystkich wielbicieli chrupania. Idealne do świątecznej kawy, czy jako przekąska na karnawałowych imprezach. Zróbcie je koniecznie. Zapraszamy! Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Piwniczki Chomika przygotujemy kruche ciastka o bardzo mocnym orzechowym smaku. Do ich przygotowania potrzebujemy 3 szklanek mąki pszennej, 1 kopiatej szklanki cukru pudru, 3 łyżek kwaśnej śmietany, 1 kostki masła, 1 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 jajka oraz 250 g orzechów włoskich. Rozpoczynamy od zmielenia orzechów włoskich. W tym celu posłużymy się bardzo praktycznym młynkiem do bakalii. Po zmieleniu orzechów czas na wyrabianie ciasta. Na stolnicę wysypujemy mąkę. Wcześniej dobrze jest ją przesiać, na przykład za pomocą takiego praktycznego przesiewacza. Następnie cukier puder również przesiewamy. Teraz zmielone orzechy włoskie. W środku robimy sobie dołeczek, w którym ląduje jajo, łyżeczka proszku do pieczenia, śmietana oraz masło. Teraz wszystkie składniki musimy posiekać. Kiedy zobaczymy, że składniki zaczynają się już łączyć, my przystępujemy do wyrabiania ciasta i będziemy je zagniatać do momentu, aż utworzy się jednolita masa. Wyrobione ciasto zawijamy teraz folią spożywczą i wkładamy na 2 godziny do lodówki. Po upływie 2 godzin wyjmujemy ciasto z lodówki i odkrawamy taką jego część, aby udało nam się ją swobodnie rozwałkować na stolnicy, a resztę zawijamy i ponownie wkładamy do lodówki, ponieważ ciasto kruche nie lubi ciepła. Na podsypanej mąką stolnicy będziemy rozwałkowywać ciasto na grubość około 5 do 8 mm. Z ciasta będę teraz wycinać ciasteczka. Ja użyję sobie dzisiaj foremek, które występują w zestawie do dekoracji i wypieku ciasteczek. Gotowe ciasteczka umieszczam na brytwance wyłożonej papierem do pieczenia lub wysmarowanej tłuszczem. Blachę z ciastkami wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 10 do 20 minut. Musimy patrzeć na ciastka, jak zmieniają kolor. Powinien być on złotawo-brązowy wtedy, kiedy ciastka są już gotowe. Z naszego przepisu otrzymaliśmy następującą ilość ciasteczek. Część z nich przełożyłam masą kajmakową, część udekorowałam orzechem, a część zostawiłam solo, ale w każdej wersji te ciasteczka smakują wyśmienicie. Po przepis na ten smakołyk zapraszam Państwa na stronę piwniczkachomika.pl. Tam też znajdziecie Państwo opisy naszych ulubionych artykułów, m.in. tych wykorzystanych podczas realizacji dzisiejszego przepisu. A wszystkie artykuły, które wykorzystałam dzisiaj, mogą Państwo zakupić w naszej hurtowni stacjonarnej lub na stronie sklep.chomik.pl. Serdecznie zapraszamy!